Start nagranie. Mój start w showbiznesie był zupełnie anonimowy. Jeżeli chodzi o mnie, no to myślę, że 90% społeczeństwa mogłoby uważać, że zupełnie tak to nie wyglądało, że pewnie miałam jakąś utartą ścieżkę, przygotowany grunt przez rodzinę czy jakieś koneksje. Natomiast mój faktycznie start był zupełnie startem anonimowej osoby. Mało tego, musiałam się naprawdę zmierzyć z taką potężną, można powiedzieć nawet ignorancją albo niewiedzą na temat muzyki rozrywkowej lat 60. w naszym kraju, gdyż jak chodziłam z moim materiałem po różnych wytwórniach, to ludzie po prostu nie znali, nie wiedzieli, nie znali kapel. Miałam taką misję przypominania światu o muzyce rozrywkowej w naszym kraju, o gwiazdach, o pionierach, więc to był mój taki wiatr w plecy i moje skrzydła. Taki pełnoprawny koncert zagrałam w Hydrozagadce jako koncert premierowy. Pamiętam, że strasznie się przejmowałam i dostałam 40 stopni gorączki przed. Po prostu byłam w tak silnym stresie, że z jednej strony chęć była ogromna, z drugiej strony ciało mówiło: nie idź tam, tam będzie niebezpiecznie. Ukochana sala prób to jest właśnie ta sala, w której się znajdujemy. Taki pokój uniesień muzycznych. Nareszcie doczekałam się w mojej sali prób takiej z prawdziwego zdarzenia, gdzie wiszą różne pamiątki z podróży, z koncertów. Sala jest podwójnie wyciszona, bo jest box in box, z pływającą podłogą, są bastrapy, są właśnie różne takie specjalne zabiegi tutaj wprowadzone po to, żeby sound był lepszy. Ale to nie jest tylko sala prób, bo tutaj też, gdy nie gramy prób, przychodzimy po to, żeby napić się czegoś dobrego, posiedzieć ze znajomymi, bo tutaj jest taki klimat trochę hippie i człowiek może naprawdę sobie tutaj odpocząć.